W lipcu Sejm uchwalił ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem zmarłej osoby fizycznej. Jednak NIK po zbadaniu nowych przepisów wciąż ma nieco uwag do nowych regulacji. Wchodząca właśnie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej rozwiązuje wiele problemów związanych z działaniem firmy po śmierci przedsiębiorcy, ale nie jest idealna. Reguluje sprawę najważniejszą, czyli umożliwia prowadzenie działalności do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Nie wprowadza jednak zmiany najbardziej oczekiwanej. Nadal przedsiębiorca nie może przekazać firmy swojemu następcy prawnemu. Nowe przepisy umożliwiają zachowanie ciągłości funkcjonowania tzw. przedsiębiorstwa w spadku do czasu zakończenia postępowania spadkowego przez sukcesorów. Ustawodawca wyznaczył tu 2-letnią granicę. Będzie to czas na uregulowanie spraw spadkowych oraz rozliczenie z fiskusem bez konieczności wygaszania działalności przedsiębiorstwa. Nowe przepisy pozwalają na kontynuację działalności z wykorzystaniem wydanych zmarłemu przedsiębiorcy decyzji administracyjnych, takich jak różnego rodzaju zezwolenia czy koncesje. Nowe przepisy znacznie lepiej niż dotychczas zabezpieczają również interesy kontrahentów, klientów i pracowników. Ci ostatni wreszcie nie stracą pracy z dnia na dzień. Do tej pory był to niezwykle znaczący problem. Jak obliczyła Najwyższa Izba Kontroli, każdego roku w Polsce pracę traciło z powodu śmierci pracodawcy ponad 7,5 tysiąca osób. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prawidłowo rozpoznało problemy, z jakimi zmierzyć się muszą spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy. NIK wskazuje jednak, że nie można uznać, iż przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym stwarzają warunki do dalszego prowadzenia istniejącej firmy. Rozwiązania te bowiem umożliwiają jedynie przejęcie przedsiębiorstwa przez inną osobę na określony czas, a prowadzenie przez nią działalności gospodarczej po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego i tak będzie wymagało uruchomienia nowej działalności na własny rachunek. W ocenie NIK powinny istnieć rozwiązania umożliwiające następcom prawnym bezpośrednie przejęcie przedsiębiorstwa zmarłego. NIK wskazuje jednak również słabe strony nowej ustawy. Nowe regulacje pomijają problemy wynikające ze śmierci małżonka przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli pomiędzy małżonkami istniał ustrój wspólności majątkowej. Po drugie także wprowadzany ustawą obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn w przypadku zaprzestania działalności przed upływem 2 lat może istotnie ograniczyć krąg potencjalnie zainteresowanych kontynuowaniem działalności po śmierci przedsiębiorcy, zwłaszcza w przypadku osób z najbliższej rodziny zmarłego.